Cześć, siemanko, jestem Bycik, witam was w kolejnym odcinku z gry Business CNC 3D. Czyli gry, w której prowadzimy własną firmę wytwarzającą gry mobilne. Mamy aktualnie dwa aktywne projekty, więc wypadałoby zacząć nowy projekt. Trzeba przydzielić pracowników, no tak. Wartość firmy cały czas rośnie. Więc jest dobrze. No, jestem bardzo zadowolony z mojej firmy. Z moich pracowników. Na ścianie tutaj ma... Kurde, ciągle mi w nią klika. Na ścianie mamy fajny plakacik, lampę i regał, który kupiłem w poprzednim odcinku. Tu jakieś auto mamy. 131 dni przed konkurencją. Jest dobrze. Tragedii nie ma. Ten projekcik usuwamy. No. Dobra, to teraz cyk. Czy Jim i Robert sami dadzą radę z projektem? Oczywiście, że dadzą. To są fantastyczni pracownicy. No. Już połowa projekciku za nami. Teraz jazda, druga połowa. No. 47 odcinek już czytam. Przepraszam. Czy 400? Dobra, nie wiem, co chciałem już powiedzieć. Zapomniałem. No ładnie, mamy dużo projektów. Tu dajemy kolejny. To dobrze, że mam dużo projektów. Tak powinno być. Tak właśnie powinno być. Ło, tu jak ruszyli. I cyk, projekcik mamy już zakończony. 181 dni przed konkurencją. Nasza firma zarabia teraz kuriozalne zarobki, więc jest naprawdę dobrze. Kurde, jakoś tak dziwnie idzie, że tak dużo projektów mamy, nie? Takie dziwne to trochę. Dobra, damy flara bimbo, cyk, wszystkich i śp, jazda. Ten projekt usuwamy. Dobra, tu mamy jeszcze 3 projekty po 50 dolków. Ten ma tylko 60. Ładnie zarabiamy, ładnie. Kurde, za dużo razy gadam, że ładnie zarabiamy, nie? Dobra, cyk. Gotowy kolejny projekt i 69 dni przed konkurencją. No, jest git. $100! $100, jasna dupa. Czy wy to widzicie? $100 gra. W szoku jestem, w szoku i niedowierzaniu. Naprawdę. Dobra. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Mam już 200 tysięcy na koncie. Wartość firmy 413 tysięcy. Niesamowita suma. I luty 2032 rok. No, także zróbcie to, co mówiłem.
Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinku. Siema!